Jody, moja księżniczka. Och, niech ci się tylko przyjrzy. O, kurczę, wyrosłaś na przepiękną kobietę. No i jak zawsze urocza. Zagubiona, smutna, jak przy pierwszym spotkaniu. Nie wyobrażasz sobie, jak tęskniłam. A jak Aiden? O, tak. Miło cię widzieć, brat. Przejdziemy się? O tak. Martwię się. Szukają cię. Musiałam uciec. Nie miałam wyboru. A Nathan? O, awansował. Został szefem DPA. Od naszych czasów zrobił oszałamiającą karierę. A co u ciebie? A ty? Czym się zajmujesz? Kieruję zespołem, który klasyfikuje istoty z zaświatów. Szukamy nowych odmian. I to tyle. Nic specjalnego, no ale mam wolną rękę. Wiesz. Starzy znajomi. Mówiłeś komuś, że dzwoniła? Nie. No co ty? Nawet Nathanowi. Miałbym kłopoty, gdyby ktoś się dowiedział o tym spotkaniu. Wiecie już chyba, w którym momencie są umiejscowione ta akcja. Czegoś dowiedzieć? W dniu twoich narodzin niejaka Nora Gray urodziła dziecko w szpitalu DPA. Przyszło na świat martwe. A gdzie ona jest teraz? Zamknięto ją w szpitalu psychiatrycznym. Niedługo po porodzie, według akt, ona nadal tam przebywa. Moja matka jest w szpitalu od 24 lat? Ale dlaczego? Co się stało? Nic więcej nie wiem. Przykro mi. Może tam pójść. Jody, wiem co czujesz, ale ona jest bardzo chora. Możesz nie dostać odpowiedzi, których szukasz. Nie szukam odpowiedzi. Chcę ją zobaczyć. Nie rozumiesz tego? To moja matka. Może spojrzę na nią i wreszcie zrozumiem, kim jestem. Jody. To jest bardzo silnie strzeżony obiekt DPA, a ciebie szukają wszystkie istniejące służby w tym kraju. Nie uda ci się tam nawet dostać. Muszę się z nią zobaczyć, koniec. Nareszcie wiemy, kim była nasza... Znaczy, kim była, nie wiem. Ale wiemy, gdzie jest. Naprawdę? To, że nas okujesz, pomagając mi. Dziękuję ci. Ale wiemy, gdzie jest. Może dowiemy się, jaka była geneza tego wszystkiego. Co się dzieje z Jody. Chyba nie sądzisz, że puszczę cię tam samą, co? Stary druh. Jesteśmy tutaj śmierci. Zero strażników. Pusty parking. Nie podoba mi się. Jeśli nie wrócę za pół godziny, odejdź. Nie będę siedział w samochodzie. Cole, poczekaj! Aby tylko nie miał problemów przez nas. No i co, tak po prostu mamy wkroczyć na obiekt DPA? Bo chyba jest to obiekt DPA, co? Tutaj jest jakiś strażnik, ochroniarz pewnie. Czy wszyscy są w domu? Nie, ktoś tam jest. No
No i co? Spróbuj być grzeczna. To zawsze działa. Zawsze jestem grzeczna. A, że niby mam do kogoś tutaj podejść, tak? Witam. Przyszłam odwiedzić Nora Grey. A, to jest szpital. Mogę zobaczyć upoważnienie? A może udałoby się tym razem bez upoważnienia? Może jakoś... Na pewno się jakoś dogadamy. Przykro mi. Wszyscy goście mają obowiązek okazać upoważnienie. No nie, no to lipa jak na razie. Upoważnienie. Pomysł, Aiden? Pomysł na upoważnienie? Haha. Sami sobie zrobimy upoważnienie, co? A w której ona jest sali? Dowiem się. Pewnie na komputerze, co? Nora Grey. Znalazłam. Nora Grey, siódme piętro, sala 43. Okej. Siódme piętro, sala 43. Dobrze nam idzie. Gość się niczego nie spodziewa i nic nie pamięta tak naprawdę. 43. Byle tylko się nie natknąć teraz na jakąś ochronę. Czyżbyśmy wykrakali? Co teraz? Aiden, otwórz jakoś te drzwi. Czyżbyśmy wykrakali? O ty kurde! Musisz odwrócić uwagę strażnika. Ach, no nic. Zepsujmy mu komputer. Proste. Czy to jest grzelnik? Nie, komputer. Teraz mamy chyba możliwość. Jest. Pięknie. Nikt niczego nie zauważył. No nie, dla gościa jest chyba ważniejszy komputer niż to, żeby jednak strzec tego wszystkiego. No ale skąd mógł się spodziewać takiego czegoś? Musi tu coś być. Aiden? Co tu znajdziesz, kolego? Jak na razie widzę tylko kamery, kwiaty. Nic, co mogłoby pomóc w otwarciu drzwi. Tak mi się przynajmniej zdaje. No, tutaj nic nie ma. O! Halo, 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 halo. Kamera out. A czy tutaj czasami jeszcze jednej kamery nie było? Właśnie. Właśnie, właśnie. Przerzucę okiem. No, mamy kolejną. Trzeba być od razu ubezpieczonym i myśleć o wszystkim, jak widać. W tym rogu kamery nie ma. Dobra, mam nadzieję, że żadnej kamery nie przeoczyłem wcześniej, jak tutaj szedłem. Głupio by było wpaść. O, jest zbyt daleko. No to mamy problem. Żeby w tej sali mógłby ktoś być? Widzę cię, Aiden. What? Widzę cię! Jakim cudem? Jakim cudem gość mnie widzi? To jest szpital podlegający pod DPA. Czyli są tu ludzie niby obłąkani. Ha. Czyżby z podobnymi skłonnościami co Jody, tylko pewnie Jody umie nad tym wszystkim panować. No nie ma opcji, żebyśmy
podlecieli do tego gościa. O! No. Ewidentnie gość nie ma zamiaru się ruszyć. Wreszcie zwrócił na to uwagę. Jest już wystarczająco blisko, żebyśmy mogli go przejąć. A chyba goście z DPA wiedzą dokładnie, jakby zobaczyli na kamerach, na nagraniach, jak się coś samemu rusza. O Boże. Jak się coś samo rusza, to raczej ktoś tym steruje. Albo jakaś istota przyszła za tym kimś. No, no myślałem, że wzięliście to z przesady. O wszystkim muszę wam mówić. No. Przeciągnij kartę. No. Pięknie. Teraz wystarczy znaleźć naszą matkę. 46 czy 48? Tak to było? O Jezu. Bardzo boję się wariatów. Znajdźmy salę 43 i chodźmy. 43, przepraszam. Ej, poczekaj. Kamery! Cole? Boże, poszedł dalej, a przecież tutaj są kamery. Za daleko. Specjalnie rozwalam kamery, to ten kurde idzie po nich wszystkich, no. Tutaj już chyba nie dosięgnę. Czy nie? Jeszcze dam radę. Okej, Cole szuka kamer. Boże, szuka tego pokoju, o który nam chodzi. 43, 44... 43! Znalazłem ją! Tam, tak? Świetnie. Tylko tam jeszcze jest jedna kamera, która mi będzie przeszkadzać, zwłaszcza jest ona skierowana na pokój, do którego chcę wejść. Spokojnie. Jeszcze jedna kamera, która mogła nam uprzykrzyć życie, jak tutaj wchodziliśmy, czy nie? Nie. Niekoniecznie. Ale też to połączajmy. Będę miał pewność, że na żadnym nagraniu mnie tutaj nie uchwycą. Zaczekam tu. Jody. Jej stan może być ciężki. Może cię nie rozpoznać. Może tam nie wchodź. No, ale chciała zobaczyć swoją matkę tylko. Może jednak jej się coś przypomni. Mamo, to ja. Jody. Śpiączka? Nie, no niemożliwe, no przecież... Nie siedziałaby tutaj tak. Jestem twoją córką. Aiden tutaj nic nie pomoże? Jestem twoją córką. Od urodzenia nie widzieć swojej matki, a zastać ją w takim stanie po tylu latach. Wspomnienia. Może coś z nich się dowiemy. Bardzo dobrze, Nora. Matka i ojciec, bo jest takim darem. Zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest to dziecko? Nie jesteś w stanie, Nora. Pozwól nam się wszystkim zająć. Tak będzie najlepiej. Wierz to. Nie, nie, nie,
dziecko! Oddajcie ją! Zmieniłam zdanie! Nie oddam jej! Szybko, zastrzyk! Proszę! Chcę ją zobaczyć! Proszę, pokażcie mi ją! Moja córka! Muszę ją Być zobaczyć! Może rozwinie jakieś nadprzyrodzone zdolności. Powiadomcie nas, jeśli wydarzy się coś ciekawego. Zwiększyć dawkę. Dopilnujcie, żeby nie odzyskała przytomności. Bez przesady, nie twoja, ciebie jeszcze nie było na świecie. Jak to wszystko się stało? Czyli Jodie jest dzieckiem dwojga z takimi o co ci chodzi? Darami. Co chcesz mi pokazać? Zniszcz to, Aiden! Natychmiast! Aha! Coś się oblepiło. Jakaś istota podobna do tych, które moja załatwialiśmy. Córeczka. Moja córeczka. Jestem tu uwięziona. Nie mogę nic zrobić. Muszę to przetrwać. No, wyciągnę cię stąd. Uwolnię cię. Jest za późno, Jodie. Za późno. Kocham cię. Kocham cię ponad wszystko. Nic tego nie zmieni. Niemożliwe, żebyśmy nie mogli jej pomóc. Jakbyśmy odłączyli jej te leki, które jej podają. Aiden. Nie masz mocy, by temu zaradzić? Zastanawiam się tylko, czy... Jej rodzice mieli dokładnie taki sam dar, jaki miała Jodie. Jakąś istotę przy boku, która im pomagała, albo może im jeszcze bardziej szkodziła. No nie mogę stąd wyjść, nic nie robiąc, no. Nie pomagając naszej matce. Ktoś powinien za to beknąć. I to głośno. Wykorzystali naszych rodziców. Zabrali im dziecko. Wykorzystali mnie. Jako królika doświadczalnego. No i co ja mam jej zrobić? Jak mam jej pomóc? Chciałbym, ale... Nie ma opcji jak. Najśmieszniejsze jest to, że chyba nikt do tej pory nie powiedział nam... Nie powiedział nam prawdy. Może nie mogę tam do stolika dojść? Ja będę się w kółko kręcić. Co chcesz, Aiden? Co chcesz, żebyśmy jeszcze zrobili?
Chyba, że Aiden coś wie. Aha. Nie. Dlaczego? Myślałem, że to jej pomoże, albo w jakiś sposób. Zawsze będę przy tobie. Pomogliśmy jej w trochę inny sposób. Jeżeli nic się nie dało zrobić, to pomogliśmy jej odejść z tego świata, a nie wegetować tutaj. Nic więcej nie możemy zrobić. Przykro mi, Jody. Gdzie my jesteśmy i dlaczego nie jesteśmy w jakiejś celi, związani, czy coś w ten deseń? Jeżeli poszukiwali nas wszyscy, w końcu nas znaleźli. Nie jesteśmy w jakimś... w jakimś pokoju, który jest dosyć ładny, jakiś salon. Aiden? Co o tym wszystkim powiesz? Co to jest? Obserwowanie jakichś wrót? Zaraz. Dlaczego gra nam tutaj zwraca uwagę na obraz? Chyba przynajmniej przed chwilą. Szczerze? Nie mam pojęcia, gdzie jestem, co tutaj robię. National Department... Nie, Defense Laboratory. To jest DEA? Paranormal. Dobra, zmywamy się stąd. Zobaczymy, co czeka nas za drzwiami. Otwarte? W pełni otwarte. Chcecie mi powiedzieć, że to jest rzeczywistość? Nie. Nie mówcie, że to są wrota do tego innego wymiaru. Najpotężniejszy kondensator w historii. Niezwykły, co? Nathan! Jody, jak dobrze cię widzieć. Trochę się martwiłem, że coś ci się stało. Schudłaś. Blado wyglądasz. Ale jesteś cała. Chodźmy do mojego biura. Jego biuro. Proszę, usiądź sobie. Ładnie się urządziłeś. Dochodzę do siebie, ale głowa mnie jeszcze trochę boli. Jest mi naprawdę przykro, że obrywałaś. Wiesz, oni nie chcieli, żebyś użyła Aidena. A gdzie jest Cole? W domu bezpieczny. Wiem, że próbował ci pomóc. Nie martw się, nie poniesie żadnych konsekwencji. Jak mnie znaleźli? Nie wiesz, że śledzili cię od dnia ucieczki.
Chcieli cię zabić. Ale przekonałem ich, żeby się wstrzymali i poobserwowali cię. Co się stało z moją matką? Podstawowe pytanie. Nora była niestabilna. Uznali, że mogłaby zrobić krzywdę sobie i dziecku. Nigdy by mnie nie skrzywdziła. Nie chcieli ryzykować. Co prawda pracowałem wtedy w DPA, Jody. Ale dopiero po latach odkryłem, co się stało. Czemu zataiłeś prawdę o mojej matce? Oszukiwałeś mnie przez tyle lat. Próbowałem ci powiedzieć. Kiedy? Ale jak powiedzieć dziecku, że jego życie to fikcja? Więc opiekowałem się tobą. Kochałem cię. I próbowałem chronić, jak tylko mogłem. I co teraz? Oddasz mnie w ręce CIA? To jest twój plan, Nathan? Sprowadzili cię tu, bo chcą, żebyś coś dla nich zrobiła. Powinnaś pójść z nimi na współpracę. Mam teraz pomagać ludziom, którzy chcieli mnie zabić? To o to chcesz mnie prosić, Nathan? Posłuchaj, Jody! Dlaczego mam cię słuchać? Pracujesz dla nich i zataiłeś prawdę o mojej matce, o moich rodzicach. Dlaczego? Dla kasy? Dla władzy? Dla sławy? Przestań, przecież wiesz, że to nieprawda. Nie jestem już niczego pewna. Wiemy, że kolejne państwo odkryło infrawymiar. Myślą, że można nad nim zapanować. Nie zdają sobie sprawy, że igrają z ogniem. Wiesz, co by było, gdyby pojawiły się tutaj istoty, Jody? A co ja mam z tym wspólnego? Ponieważ ty znasz infrawymiar jak nikt inny. To sprawa CIA. Niech oni się martwią. Proponują ci układ. Zrób, o co proszą. A dadzą ci spokój. Jeszcze jedna akcja. Wiesz, co nam grozi, jeśli ktoś otworzy przejście, Jody? Prawdziwa apokalipsa. Ty jesteś w stanie temu zapobiec. Według naszych informacji kasierczycy dowiedzieli się o istnieniu infrawymiaru. Znaleźli szczelinę, badają ją teraz w tajnej bazie, znajdującej się w Feilongjiang. Nie wiemy, na jakim etapie są ich prace badawcze, ale wykryliśmy ogromne fluktuacje w infrawymiarze. Oznacza to, że kontaktują się z drugą stroną. Musimy zniszczyć kondensator i powiązaną z nim aparaturę. Zniszczenie kondensatora nie zamknie samej szczeliny. Budowa kondensatora to czasochłonne przedsięwzięcie. Ta operacja zapewni nam przewagę w badaniach nad infrawymiarem i da pewność, że nikt nie wykorzysta go przeciw nam. Zakładam, że to jest strzeżony obiekt. Tak, bo będzie go ochraniało wojsko. Twój oddział... Oddział? Wprowadź ich, Marla. Hej, laska. Dobrze cię widzieć. O, proszę. Przydzielamy cię do oddziału Claytona, lotnej jednostki do zadań specjalnych. Wyruszacie pojutrze. Powodzenia. Uważaj na siebie. Naprawdę nie wiem, co zastaniesz po drugiej stronie. Nie martw się. Raczej nie zamierzam tam zostawać. Dobrze. Ponieważ nie chcę cię stracić. A my nie chcieliśmy stracić matki. Miło cię widzieć.
się, Ryan. Wciąż się gniewasz? Czy naprawdę uważasz, że zdążyłam już zapomnieć o tym, co się wydarzyło? Jody, ja... Przestań. Możesz sobie darować. Okej. No właśnie tu.